Kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywnie. Dzisiaj szybciutki, krótki filmik, jakich błędów uniknąć, nawet jeżdżąc lub ucząc kogoś, może tak, jazdy skuterem. Więc tak, po pierwsze, sprawdzić stan pojazdu przed uruchomieniem. Po drugie, dobrze się ubrać i nie zakładać drogich ciuchów na skutera, nawet na skutera. Bo konsekwencje teraz Wam pokażę jakie. Po trzecie, uważać. Po czwarte, się nie popisywać. A my jak jeździliśmy ostatnio z ekipą, bodajże wtedy co ten filmik wyleciał, ała, się przejechałam. No to po prostu był niezły Meksyk z tego względu, że wszystko mnie bolało, bo mam cała w siniakach ogólnie. Tragedia. Te, co się siniaki wtedy udało zamaskować, żeby ich nie było, to fajnie, bo się udało. Te, co nie, to niestety zostały. Także na pewno nie robić przodu w górę, czyli palenie gumy na skuterze. Wymijać nie wolno takim skuterem, bo taki skuter dużo nie wyciągnie, też się na tym przekonałam. I przyjaciółka zresztą też pozdrawiam, co ja uczyłam ogólnie jeździć, ale fajnie, bo szumie, więc dołączyła sobie do nas lewa w górę. A co najlepsze ogólnie... też wiadomo, nie robić przodu w górę, wiadomo, bo to szarpie, tak? Jak moja ostatnia lekcja i nauczka i przyjaciółki, zobaczcie. Miałam dwie Skaje za 200 ponad 50 zł. Moja Skaja wygląda tak. Piękna, co nie? Zobaczcie, jak ściechałam po jeździe z przyjaciółką, jak po bójce. Panta Paran, druga Skaja za 250 zł. Zobaczcie, jak mi przyjaciółka je ściechała, jak ja uczyłam jeździć. To jest drastyczna sytuacja, jak się jeździ ogólnie, nie tylko tu. Także nie polecam, mimo że są piękne te Skaje, śliczne, mnie też to ciekawiło. Nie polecam takich Skajów, bo szkoda kasy na takie Skaje, bo wiadomo, i na pewno i na skutera takie Skaje. Także jakich błędów po prostu nie uważajcie, jak jeździcie, bo naprawdę życie jest piękne, fajne i naprawdę szkoda było się połamać albo coś sobie zrobić przez takie coś. Tak. Mieliśmy więcej szczęścia, to sam już nie powiem niż czego. No ale przynajmniej się psi umie jeździć, zobaczcie. Tylko Skaje trochę szkoda, no ale okej. I te dwie Skaje niestety, no albo coś z nimi zrobimy, albo wyrzucimy, no bo albo zostawimy na pamiątkę, żeby nas nie kusiło drugi raz szybciej jeździć. Także co, takim oto, kochani, fajnym odcinkiem się żegnamy. Do następnego, buziaki.